jeżdżę. Kurwa, tu jest rok w tej drodze, tu. A to gdzie mam jeździć? Jak hamujemy tutaj delikatnie, to tak mocno i puszcza, mocno i puszcza. Tak trzeba hamować, żeby ja tego nie wyczuwał. O, za dużo tego. Chyc, jedziemy. To jest jakiś spadek. Mamy zawracanie, czyli musimy być dwa razy przy lewej stronie, tylko dwa razy. Czyli raz jak wjeżdżamy, potem jeszcze raz, a na kolejny pas trzeba się odsunąć od wyspy. Dwa razy w lewo, to kojarzę. Ale jaką wyspę? Czyli to. No bo my musimy tam pojechać z powrotem. Czyli tu przy lewej, tam przy lewej, a tam na zewnętrzny. A, no dobra. Ale tylko przy zjeździe wcisnąć kierunek, że się... Nie. To nie na takim rondzie. Za szybko. To co zwracam cały czas uwagę, że nie zrywam całej nogi do góry, tylko przytrzymuję po środku. Zapalam. Przytrzymać i puścić. I tu od razu się wjeżdża. Zostać na tej dwójce, nie? Tak. Jedziemy, tak? Ale my potrzebujemy... To ale bez kierunku, to mamy zajęcie pasa i tu nie trzeba zrobić. Lekko. Ja na tą rozbiegówkę wjeżdżam, czy na ten obok? Na ten rozpędzający, bo tak nas prowadzi ten pas. No tak, czyli to znaczy, że będzie trzeba później przeskoczyć. Tak, trzeba by sobie zmienić. Jedziemy, bo już to jest zielone na dni. Bo nawracać to musielibyśmy w prawo pojechać. A my pojedziemy trochę w centrum. O Jezus. Tylko trochę, no. Dobra, to ta turbina coś ma nas wyprowadzić, ale nie mamy już światła. Tak się zbierało. Chciałem zobaczyć, jak kota rozbierają. Trudność, że jeśli ktoś by jechał tym prawym pasem, nie jechał prosto wokół ronda, no to my musimy go przepuścić wyjeżdżając. A my będziemy z pasa środkowego tu wyjeżdżać. To zabrzmiało trudno. Czyli ja po ruszeniu tak muszę wrzucić prawy kierunek i najlepiej się zatrzymać tam. Znaczy niekoniecznie zatrzymywać, obserwować co się dzieje na prawym pasie. Jak będą wszyscy skręcać z tego pasa, to się my też wyjeżdżamy. Pasem drugim się wyjeżdża w ten drugi pas. Jest pusto, to jedziemy. O, właśnie mówię, o takich gostków trzeba uważać.
ale by płakał, jakbyśmy go przerysowali. Tak, tylko że nasza była lubina. No, to nie wiem, czy by płakał. Nie no, płakałby, no Audi by miał przerysowany. Umówmy się. Na pewno by płakał. I zajmuje skrajnie prawy. Prawy, tak. Zawsze jak słyszę ten skrajnie, to się chwilę zastanawiam, czy ja dobrze ale rozumiem. Ale bo to jest taki, takie na podkreślenie jego prawości. Jego prawości? Tak. Znaczy tak jak teraz można wyjechać na drugi, nie trzeba za nim czekać. Jedziemy. Szybko, sprzęgło, zapalamy silnik. Już teraz to jedźmy w skrajnie prawo. Ale generalnie no nie trzeba koniecznie, jedziemy, koniecznie się za nim ustawiać, bo mogą i trzy samochody wyjechać. No wiem, bo się wtedy korek robi. Tak, i wtedy jest bardziej to przepustowe to skrzyżowanie. I w lewo tam? Czy prosto? Nie, miał być w lewo. No, biga nam kierunek, prawda? Lewy, czyli w lewo, w tam. I kilka nadal pojechał. Czyli trzymać się środka i potem tam. I potem taki pas będzie wyprowadzał na środkowy pas. Widać jeden pas, to my możemy zajechać sobie i tam dalej, nie musimy tak od razu tutaj, możemy sobie zajechać na ten, nawet na ten pas. Tylko tu trzeba patrzeć na trawę jeszcze, czy nie przejeżdża, bo może jechać. No nieraz na takich rondach jest sygnalizacja przed tym torowiskiem, a tutaj widać nie ma sygnalizacji, czyli trzeba uważać. Tramwaj ma w tym samym czasie zielone, co i my. Przygotujmy się, bo tu widać z boku już stanęły samochody, zaraz będzie nasza kolej. Mała trudność, bo to mamy krótki odcinek, gdzie trzeba zmienić właściwie trzy pasy. Muszę już okno otworzyć. Czekajcie. Trójka jeszcze.
to już widać, jak pojechać, prawda? Powiedzmy, że tak. Ten skrajnie... Prawo, tak. Skrajnie trzeba podkreślić. Jego skrajność. Znaczy nie, bo na upartego można tu trzy wyliczyć pasy, tak? No, no tak, ale my mamy jeden do zajęcia. Tu ładnie pasy nas prowadzą. Tu są dwa do skrętu. My jedziemy zewnętrznym, kończymy na tym zewnętrznym. Czyli tym trzecim, raz, dwa, trzy. A ten, co jedzie pasem lewym, może pas środkowy, jeśli jedzie w lewo, lub w lewy, jeśli zawraca. Co, będziemy, nie sugerować się tym, że ktoś tam trąbi, bo to na nas było. Tylko napoi się. No tylko obok, tam się spóźnia. A on patrzył na nas, żeby nie startuje. Nie ten, na którym jestem, tak? Nie, no z tego nie, on jest. Można, tak, można.
Wciskanie prawego. Nie. Kierunek prawy, lewy. Lewy. Jedziemy dwójka. Puśćmy ten samochód, niech on zjedzie. Przecież kurde, on stwarza zagrożenie. Jedenka, jedziemy stąd. Jeszcze jak wjeżdżali na to skrzyżowanie. Tak, bo zatarasuje przepustowość. Gdyby coś się stało, to zatarasuje. Jestem ciekawa, ile trzeba godzin wyjeździć, żeby zacząć czuć taką przyjemność i swobodę w jeździe. Tutaj tam zajechać też. No ale wtedy bym była druga. No tak, no tak, to będę pierwszy. Tylko żeby nie było ostatnie na starcie też. Będę właśnie. No i właśnie dlatego nie zaleca się początkującym zajmowania tych pasów. No tak, bo będę musiała potem jeszcze zjechać sobie na prawy. Śmiało, śmiało. No.
słonie nas tramwaj. O, to było mega mądre, co ja zrobiłam. Ale będzie make up, no co ja tutaj wyczyniłam. Tylko co, wiem, czy ja chcę tu jechać, a? Prawy kierunek. Prawy? No skąd tam jeszcze? No właśnie, tak przez chwilę myślałam, że przecież mieliśmy jechać w tą stronę, w sensie w prawo. A ja tak jakbym była... A kierunek? Jest. Ale patrzyłam w sterko. Tak, bo się tak skupiła, że patrzę już w kierunku zapomniałam. No właśnie tam. Ciężność szybko pani tak wpadła, no trzeba troszkę tak ostrożniej, bo... Ząbek on miał na myśli. To? Teraz? Teraz tak, już do teraz to poszło tych ząbków chyba ze trzy. Nie, jeden. Jeden. A, dobra, bo tu mam 0, 1, 2, ale to nie do tego, tak? To nie. Dobra. Dobra, nie starczam się. Dobra, i teraz patrzę, co oni tu robią. Dobra. Ale oni jadą prosto. No idzie w lewo jadą. Zależy, no, na, zależy na których patrzymy, nie? A, dobra, tak jak tamten czarny i no, tak, biały. I biały. Dobra. Kurde, będzie trudny rok. Najpierw po swoim pasie trzeba pojechać. A potem zobaczymy, co się będzie działo. No i co jeszcze? Mówi, że się nie domyśli? Że ja się nie domyślę? Że od tyłu, że będę skręcać w lewo. Znaczy możesz się nie domyśleć, bo tu można i prosto jechać. Nie, śmieję się, że kobieta zazwyczaj mówi, co się stało? Nie. A, bo wycieraczki chodzą, nie? Domyśl się. To w ten deseń. Nic się nie stało. Nic. Zupełnie nic. No ale o co ci chodzi? Domyśl się. Ej, on się nigdy nie domyśla. Dobra, ja muszę ten skrajnie prawy zajmować, tak? Hop i nie zabić ludzi. Ale właśnie. Ofernie ma. Tak, tylko trzeba tak, tak jechać, żeby piesza miała wrażenie, że my ją przepuścimy. Chociaż ona trochę chyba na wyrost reagowała. Ona chyba nie wiedziała, czy w ogóle chce iść. Takie miałam wrażenie. Tak się jakby zawahała. Coś tak było. No. Ile już się wody nazbierało? Teraz tak. Dam pani takie zadanie, żeby pani skręciła w lewo na tym najbliższym skrzyżowaniu. Ale zastosowała się do znaków. Bo jak widać jest zakaz. No, no jest zakaz w lewo skrętu. Otóż. No to jak ja mam tam skręcić? Jest znak pokazujący jak pojechać w lewo. Trzeba dalej prosto jechać, dopiero tam później. No ma pan znaki już widać. No prosto cały czas jest zakaz. Kurde, jest zakaz, pod spodem jest znak niebieski. Kierunek, a, kierunek w prawo, nie w lewo. I że tam muszę jakoś się dostać. Kurczę, nie obczaj.
wkleiłam, jak to jakieś takie dziwne to było. Mogę to podjechać kawałeczek. Patrzeć w lewo. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze, pieszak stoi. Pardon. No i tutaj zmiana na pasa na lewy. Pierwsze skrzyżowanie zawrotka. Dwójka, jeden posiedzi. Ale nie hamować, po co ten hamulec? Wolniej sprzęgło. Szerzej, bo to żeby tył po powierzchniach wyłączonych nie jeździł. Na tamten środkowy pas się ustawiamy. Ja nic nie widzę, słowo daj, nic nie widzę. No tylko starać się prosto stawać, nie tak po kątach. Na prawy nie przebijamy się już, tylko środkowym jedziemy, bo z tego środkowego prosto można jeździć. Bo widzę, że pani już kombinuje na prawo się przejeżdżać. Nie, bo tak powiem szczerze, że chciałam tu patrzeć, co się dzieje, czy nie jedzie tam tak coś. Jak on już stoi na tym środkowym pasie, to to już nic, nikomu nie zaszkodzi, z daleka widzę, że my tu jedziemy. Ale zaraz, my mieliśmy jechać w lewo. No i pojechaliśmy. No nie pojechaliśmy, mieliśmy tu, tu jest lewo. Nie, lewo to jest tu. No, zależy gdzie się stoi, nie? No tak, bo jak ale... już jesteśmy tu, to lewo też jest tam. To tak, ale... to jest ale to wcześniejsze lewo. No przecież a. Cały manewr to jest właśnie to wiem, lewo. Od momentu startu. U mnie ten start jakby tak się... taki progresywny był. Yeah.
drodze, to nie będzie można skręcić w lewo, także będziemy musieli skręcić w prawo i potem takie zastosować do tych znaków się. Dajmy kierunek prawy. Prawie trzeba zmienić pasy tu. Na prawo, no to nie było tej możliwości, także musimy z tej strony pojechać. Mhm. Tylko pytanie, czy nam się tam uda pasy zmienić przy takim dużym ruchu. Mhm. Czyli tutaj by było najlepiej zająć pas prawy. Znaczy wyjechać trzeba tutaj na lewy i potem zmienić na prawy. Jeszcze na tym odcinku, tylko że tu masa samochodów jest. Kierunek prawy teraz. Tu jest okazja za tym samochodem. O, gazu, gazu, gazu. Jeszcze raz kierunek prawy. I tu się zmienia. Wolniej, 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 bo się nie wyrobi. No nie mogę wskoczyć na tę jedynkę. Przepuszczam pierwszy. Chyba wszystko. Rowerzystkę, ale tu pieści są też. No teraz tak. Gazu, jedziemy. Taki. Jakieś podali nawet
cena, że też jest kiedyś to ten 20 tysięcy. To cała. Ale przynajmniej, jak się mówi, zdobyć jest. Rondo z palmą, to każdy wie. Bo de Gola to już... Nie każdy. Nie. Dobrze jedziemy. Na ten.
nie pojedziemy, bo ja nie wiem, czy tego pasa powinienem, będzie zawracania, my jedziemy w lewo. No, więc musimy aż na tamten. Jedziemy już.
jest ten czerwony samochód, też z pasa nieodpowiedniego tutaj wyjeżdża. Zaraz ja tu muszę ustąpić, prawda? Dalej, jeszcze dalej. Właśnie ja nigdy nie wiem, gdzie ona mi się zatrzyma. No takiej stroga tu prowadzi, dalej, jeszcze dalej. No to się tak w tej kości tak staje. O. I teraz ja ten środkowy się kierujemy. O, kurde. Nie, no to powoli. I teraz czekam. Powoli, bo oni to właśnie. Właśnie, i teraz oni, co? Oni bo są z prawej ręki, tak? Tak, mają pierwszeństwo. Ja mam pierwszeństwo wjazdu w ten pas. Jedziemy. On może wybrać pas, tak? A ja mam się dostosować do tego, co on wybierze i potem... Tak. Ciekawe, czy on mnie teraz puści. Nie puści oczywiście. Ale ten kolejny nas puści. Albo nie. Nie puści. Puści. Nie puści? Teraz. No właśnie widzi pan, że nie wiem. Sprzęgło. Jak się uda, to teraz na lewe? Tak. Uda się. Wystarczyło, żeby odrobinkę zwolnili. Znaczy zdjęli nogę z gazu po prostu. Oni po prostu celowo nie dawali wjechać. Kierunek dajemy. Dwójka na dwójce, nie? Zawracamy, czyli jeszcze tu? Tak. Za nimi. Widzi pani, musi pani też brać pod uwagę to, że pani tu się nie wysunęła za tą linię. Jak się zmieniają światła, to zanim pani ruszy, pani musi zobaczyć, czy pani zdąży przed nimi. Aha, teraz właśnie, a teraz było no to, że nie zdążę. Stoją, no to tutaj można jechać. Troszkę mówię, bardziej pracować z przodu. Szybko to robi. Te przejścia, i na prawe, prawda? Jak jest jeden pas, to może pani zajmować, który chce. Ale są trzy. No, są trzy. To teraz już tak pojechałam, że nigdzie nie jadę. Tak. Ale cały czas pani zajmie. Aha. Ja jadę. I migać. No tak, bo na światło. Tak. Czy ja dobrze trójką jadę? Dobrze, ale wolniej. Teraz zwolnić i to sobie przejść do trójki. I zawracamy. Spokojnie. Tak. Jest czerwone. Ale do linii kierujemy. Do tej. Mhm. Kierunek powtarzamy. Trochę musi pani tak spokojnie, bo takich chaotyki z tą kierownicą nie było, bo ludzie się będą kiedyś za panią bali jechać, jak zobaczą, że te płyty. To właśnie padła tylko dzieci, no, nie bardzo. No, dzieci wyczuwają, nie? No widzi pani, no. No. Pani rzuci raz jednego szybę, potem drzwi to. Bez przesady. I tutaj już środkowy. Wysuwamy się tak na zewnętrzny. Przybiera tamtego pasa obok, to pani zerka, bo zerka, czy pani to może zrobić. Dobra, okej. Okay. Tu wolniej 50 minut jeździ, bo proszę pani zwrócić na to uwagę, żeby nie za szybko jeździć. Dobrze. Nie da. Pani mi powie, że się boi jeździć. Pomyka w centrum Warszawy, 60 na godzinę, a ja się boję jeździć. Wolniej, przez moment ponad 60. I co, tak delikatnie muszę wyhamować, tak żeby 40 znaczy, więcej, tak, nie? Ale trójką wjeżdżasz, nie hamować do trójki, bo to będzie za wolno.
Wiecie. Już? Jeszcze. Jeszcze. Znaczy to będzie za chwilę. Powoli, 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 powoli. Ojej, to już. To było niebezpieczne, co zrobiłam, nie? Że wychomogłam. Nie, dałam kierunek, tak przecież oni wiedzieli, tak, że... Tak niebezpieczne to nie było. Kierunki były, wszystko było. To trzeba przyhamować pewnie, nie? Moment, tylko ja tutaj muszę przejechać tam, prawda? Tak, tak, z drugiej strony. No właśnie. No bo to... Ta-dam. Czyli pani, jak pani będzie czuła, że problem będzie nogami, może pani przez to przypalić sprzęgło, no to lepiej zrobić to zręcznego, bo wtedy jest pewne, że pani tego sprzęgła nie ruszy. No to zróbmy. Ja na przykład często korzystam z ręcznego, jak z przyczepą jeżdżę. Zielone mam, prawda? Tak. Z przyczepą, no tak, to jest ciężar też.
tram. Tak, ale trzeba puścić i tramwaje. Właśnie, o też mi chodzi takie rzeczy, wie pan? No, tramwaj widać będzie stawał, musimy tylko przeczekać, żeby samochodów nie było. Ale, powoli, nie mogę. Zablokowałam go. Myślę, że nie ruszy, czekam, aż ten przyjedzie. Musi pani też obserwować, ile tych samochodów tam jechało. Ja widziałem, że jechało dosłownie jeden czy dwa. Dwa. Ale trzeba to brać pod uwagę. No tak, bo go potem przyblokuje dużo na kolejne. Dwójkę dajemy. Dwójka powinna być. Jedziemy.